Všetko to, co sme si pred mečem povedali, ostalo v šatni, byl to fatálny výčin všetkých, co tam byli na ľade, 22 závodníkov. Mecz udał się po naszej myśli. Zaczęliśmy dość tak troszeczkę niepewnie. Myśleliśmy, że pójdzie nam to dość łatwo w pierwszej tercji, no ale mieli troszeczkę tam sytuacji koledzy z Torunia. No, udało się nam ich zatrzymać, co później nastąpiło, że zaczęliśmy strzelać więcej bramek, no i wyszła nasza przewaga z tego wszystkiego. A co do Przemka, no to staram się jak najlepiej wykonywać później swoją pracę. Jak tylko mogę, mam szansę grać, no to chcę to wykorzystać w pełni, żeby później nie było, że dostaję ktoś szansę i później dalej się siedzi zamiast grać. Cieszę się, że są takie mecze, że mogę się pokazać. Mam przed sobą do rozegrania spotkanie, no i chcę wykonać to jak najlepiej. No to jest sport. Czasem się udaje, czasem się nie uda, ale mam nadzieję, że będzie tak do końca. Jak tylko będę mógł się pokazać i zagrać jakiś mecz, to będę starał się to wykorzystać na 100%. Mam nadzieję, że będzie tak dalej do końca. Ile się nam uda wygrać, to wszystko jest nasze, nikt nam tego nie zabierze. Aczkolwiek przegrana też się zdarzy, to jest, tak jak mówię, sport i wszystko jest w tym możliwe. Udało nam się, zawodnicy w polu też dobrze grali, zagraliśmy dobry mecz, no i to czyste konto cieszy, nie? Najważniejsze są 3 punkty. Wiadomo, że pracujemy wszyscy trzej, no nie oszukujmy się, Przemek jest tutaj naszą podporą w bramce. Jeżeli jest chory, jest kontuzja, od tego jest Daniel, od tego jestem ja, żebyśmy go zastąpili. My tu robimy straszną pracę jeszcze z trenerem od bramkarzy, naprawdę poza treningami, którzy robią zawodnicy, także tylko się cieszy. No, nie, cieszymy się, że udało się to czyste konto, że na zero. Przeważaliśmy, ale popełniliśmy parę rażących błędów w defensywie. Tam Daniel na początku uratował nas kilka razy fantastycznie, bo został sam zawodnik z nim przed bramką. A tak, no to przeważaliśmy w każdym elemencie, no, nie da się ukryć. W Toruniu gra się ciężko, tam jest ciężka atmosfera, ja osobiście tam nie lubię strasznie grać, nie wiem jak reszta chłopców, tam jest ciężki lód, naprawdę trzeba, tam trzeba cięższą pracę zrobić niż u nas, wiadomo, kibice są, u nas gra się łatwiej z każdą drużyną.